Szanowni, chciałem przypomnieć jeszcze raz, jak to jest z tym nurkiem Kartezjusza, dlaczego zanurza się, jeżeli ściskamy butelkę i wypływa. No i znalazłem taką grafikę w internecie, dobrze ilustruje cały ten proces. To jest ten nasz nurek Kartezjusza, wypływa, a kiedy ściskamy butelkę, to się zanurza. No i to wszystko można zrozumieć, analizując wzór na siłę wyporu, który wygląda w ten sposób. Siła wyporu, jak pamiętacie, to jest prawo Archimedesa, to jest iloczyn trzech czynników uniwersalnej stałej proporcjonalności między masą a ciężarem, gęstości cieczy, w tym wypadku wody, i objętości wody wypartej przez zanurzające się ciało. No, innymi słowy, to jest ciężar wody wypartej przez zanurzające się ciało, bo gęstość razy objętość wypartej wody to jest jej masa. To wynika z definicji gęstości. No i mamy trzy warunki pływalności. Jeżeli siła wyporu jest większa od ciężaru, to ciało wypływa na powierzchnię. Mamy sytuację taką jak tutaj. Jeżeli siła wyporu jest równa ciężarowi, to ciało unosi się swobodnie w wodzie. No i takie doświadczenie wykonywaliście sami, próbując ścisnąć tego nurka w tak delikatny sposób, że unosił się na stałej głębokości w wodzie. No a jeżeli siła wyporu jest mniejsza od ciężaru, to ciało tonie. No więc w tym wypadku mamy sytuację taką, no i ta objętość powietrza wewnątrz nurka V1 jest wystarczająco duża, wypiera z wewnątrz, ze środka nurka wystarczająco wiele wody, żeby siła wyporu była większa od jego ciężaru. Kiedy ściskamy butelkę, to ciśnienie w wodzie rośnie zgodnie z prawem Pascala, rośnie w całej objętości wody jednakowo. Można się spytać, czy gęstość się zmienia. No nie, gęstość się nie zmienia, dlatego że woda jest cieczą, jest nieściśliwa. Pamiętacie, robiliśmy takie, badaliśmy to także, ściskając butelkę z wodą i porównując to do ściskania butelki z powietrzem. Więc gęstość się nie zmienia, no ten uniwersalny współczynnik między masą a ciężarem, którego źródłem jest siła grawitacji, siła przyciągania ziemskiego też się nie zmienia. To, co się zmienia, to teraz, ponieważ ciśnienie wody rośnie, to ta woda wciska się do środka, do nurka i ściska powietrze. No, powietrze jest gazem, jest ściśliwe, więc daje się ścisnąć, objętość powietrza się zmniejsza, i przez to wypiera ono mniej wody z wnętrza nurka, a zatem, skoro ta objętość jest mniejsza, wypartej wody, no to siła wyporu jest mniejsza. Siła wyporu jest mniejsza, robi się mniejsza niż ciężar nurka i ciało tonie. Możemy tutaj zapisać sobie, że ta objętość V2 ściśniętego powietrza wewnątrz nurka jest mniejsza niż objętość V1. No, objętość w sytuacji, w której nurek wypływa na powierzchnię. No i to jest całe wyjaśnienie tego mechanizmu.